Hejcie, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 20 odcinku z gry Fall Guys Ultimate Knockout, sezon 3, moi drodzy, i jak widzicie, jestem bałwanem, mam 11 poziom i moi drodzy, dzisiaj będziemy znowu grać tylko i wyłącznie w te zimowe mapki, dlatego że znowu jest dostępne takie show, więc myślę, że no ja to lubię, słuchajcie, bo są te nowe mapy, ja też w sumie nie wiem, słuchajcie, trochę już sobie gram, ale powiem wam szczerze, że nie jestem pewny, czy widziałem wszystkie mapy, bo nie wiem. Może widziałem. Fajne, podobają mi się. Słuchajcie, jak sezon drugi był taki bardzo, bardzo średni, tak tutaj naprawdę uważam, że zrobili to fajnie. Widać, że im zależy na tej grze, w sensie twórcom, i że się w końcu postarali, i że swoich wiernych graczy, fanów chyba nie zawiedli, bo ja naprawdę, słuchajcie, czuję się niezawiedziony. Wy się też tak czujcie niezawiedzieni. Bo naprawdę uważam, że jest super. Tak. Także lecimy sobie, zobaczymy, jaka będzie pierwsza mapka. Mam nadzieję, że nie ta to zawsze, bo ja nie wiem, to się zawsze jakoś tak, słuchajcie, dziwnie losuje. No i dlaczego zawsze zaczynamy od tej mapy? Czy to się może jakoś inaczej kiedyś wylosować, czy nie? Ja bym bardzo prosił mimo wszystko, żeby to się jakoś inaczej losowało. Ciam, 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 ciam. Już teraz wiecie co, ta mapka nie jest aż jakaś taka mega strasznie trudna. Jakieś tam swoje, wiecie, patenty opracowałem i mam. Chociaż nie zawsze to działa, ale jestem pięknym bałwanem! Lecę. Tu mamy checkpoint, tak na dzień dobry, tam można jakoś wypaść? Oczywiście, i przecież muszę wjechać w tą kulkę, przecież nie może być inaczej. Dobra, dobra, no weź. Czyli nie wiem, czy dołem iść, czy górą iść. Zawsze mam w zasadzie dylemat, ale chyba pójdę górą teraz. A jednak wypadłem. Nie. Dobra. Polecimy sobie tutaj z wiatrem, prądem. No, wstawaj, bałwan. Oj. No, idź. On się bardzo przyda swoje bałwanki katurla. Ała. Nie no, żart jakiś. Jak to się wydarzyło? O, puść mnie. Dojdę, wejdę. Hops. Jestem. Bardzo ładnie. Qualified. I to mnie się podoba. A pan taki goły, jakiś taki pan goły. Czemu pan taki golutki? Jeszcze spadł. A to go chyba wywiało go. No i nie wszedł. A ja jestem w top 50. Wow. Maciek. Niewiarygodny jesteś. No, proszę losować. Proszę rolować. No i znowu. Słuchajcie, tu jest chyba schemat już taki utarty, tak mi się wydaje, bo za każdym razem pierwsza jest zawsze pierwsza, druga zawsze jest druga, trzecia jest chyba zawsze trzecia. Głupie tak. Dlaczego? Mogliby to pomiksować. A jak w ogóle w ten środek złoty wlecieć tutaj tak do góry? To nie wiem jak. Aha, i nie wleciałem w nicy zero, oczywiście. Srebrne! Mam to. Dobra. Środeczkiem i do złotego! Nie trafiłem, ale mam 5 punktów. Chociaż ty, wiecie, dobre 5, nie? Auć. Tu jest złote! Mam 9. Uiii, 14. I jestem qualified, dzień dobry, quali. Pan ma 6, dobra, kibicujemy temu panu, który jest dołem bałwanka. Jest moim zaginionym bratem, to jest dół bałwanka bratowego. Jak on tak, jakiś w ogóle, widzicie jaki zrobił ten? Oj, wyleciał. Jakiś zrobił ślisk?
Poleciał ze ślizgiem i potem w bok. Upsi. Dobra, zostało już jedno miejsce. No to już chyba raczej nie wejdzie. A ja mam znowu top 50. Nie narzekam. No, zobaczymy, co się teraz wyroluje. W sensie ja wiem, która będzie. Taka ta, wiecie, z taką tą wspinaczką do góry, tam są wiatraki, potem się wspina po takiej kręcącej się czymś, do góry się jakby wlatuje po takim wiatraku, wiecie, o co chodzi na pewno. 100% będzie ta mapka, jak nic, zobaczycie. Halo. Nie mówiłem? Freezy Peak to się nazywa. No, to jest wszystko normalnie utarty schemat. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Absolutnie nic. Nie wiem, dlaczego tak jest. Powinno być randomowo. No halo! Proszę wczytać mi mapę. Bałwanek. Gotowy. Start. Biegniemy. Tu jest łapa. No, czy ja mogę? Naprawdę? Musimy ten wiatrak podhaczyć, nie? No jeszcze kula we mnie! Dobra, leć. Leć, bałwan. Ojej. Ojoj. No, dawaj. Hops. Trochę osób wyprzedziłem. Mam nadzieję, że to nam wystarczy, co by... Dojść dalej. Dobra. Hej, teraz ta... No weź, bałwan! Nie rób sobie przypału. Teraz nie wiem, w którą stronę tutaj... Dobra, w tą. Mamy to, wejdziemy, słuchajcie, wejdę. Jestem! I znowu top 50, moi drodzy. Dzisiaj jestem waszym top 50. I'm your top 50. Baby! I teraz może być albo finał, te takie lodowe płatki, albo rollout finał, a albo właśnie to, Snowy Scrub. W to chyba jeszcze nie miałem okazji zagrać, słuchajcie. Za każdym razem albo to się nie losowało, albo do tego momentu już nie dotrwałem sobie, że tak powiem. Tutaj chodzi o to, żeby jak najwięcej śniegu tą naszą kulą zebrać. Tylko mam nadzieję, że nie będą nas po chamsku blokowali, bo to będzie przegięcie. Słuchajcie, ja nie wiem, ja nie blokuję jak nie trzeba. Mamy 7%. Może rewelacji nie ma na Bałtyku. Dobra, 15. Nie, no w którą stronę? Wy co wy, dziady? Wow, jak poleciało. Ale przegrywamy, słuchajcie, przegrywamy. Przegrywamy, już nie. Turlaj. Turli. No. Ale nie w ścianę, no ludu. Czy tu się już nie odnowią? Tak średnio bym powiedział, ale dobra, ciśniemy, no i przegrywamy. Kochani, przegrywamy. Być może jest to ostatnia runda. Chociaż nie, czekajcie, dobra, ciśniemy jakoś tak, ciśniemy. Dobra, zawróćcie! Tam się pojawiły nowe śniegi! O Jezus! Odpadniemy, słuchajcie. No, odpadniemy. Niestety, ale odpadamy. Przykro mi bardzo. Eliminated! Do widzenia! No, ale 4 rundy.
No i 144 punkty, bardzo ładnie, zobaczcie, level sobie leci. Level się nabija. To co, myślę, że spróbujemy sobie jeszcze raz. Jeszcze raz zagraj tu. Tyryryry. Nie wiem, czemu to tak długo się wczytuje wszystko. Jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że kiedyś było trochę inaczej. W sensie, no teraz akurat szybko się tutaj robi, ale między meczami bardzo długo roluje. Roluje i roluje, słuchajcie, i wyrolować nie może. Nie wiem, czemu tak. No widzicie? I tutaj czekamy, i czekamy, i czekamy. Hej, 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 hej! No. Hops, hops, słyszę, jak się fasolki odbijają. Hops, 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 hops. I znowu ta sama mapka. No mogłoby inaczej zacząć rolsować, no mogłoby. A widzę, weź ty. Au. No, halo. Będzie im bałwana spychać? Dziaduwy jedne? Nie ma mowy. O, pewnie wylecę. Jednak nie, ale zostałem w czambo jak nic. Ała, 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 leć. Dobra, ha, mamy to. Przeleciałem. No, bałwan! Co ty odstawiasz za jazz? No, nie, słuchajcie, nie przejdziemy tego. To jest żart. To jest żenuła roku. A tędy boczkiem dałoby się? Dałoby się, czad. Oj. No chyba nie! Dajcie mi wejść. Dobra! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wejdę. Jako ostatni wlazłem! Qualified. To najważniejsze. Przysięgam, że myślałem, że nie wejdę. Naprawdę. Sierżem zakałabanił tam, no. Znowu te kółeczka. Nic się, kochani, nie zmienia. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. No dobra, to lecimy. Tylko wiecie co? Cały czas mnie zastanawia, jak w te złote kółko na środku wskoczyć, tą obręcz. Jak? Nie wiem jak. Nie wiem, jak to trzeba było się, bo nie wiem, jak się wybić. Dobra, mamy chociaż to. Chciałem w złote trafić, ale się nie udało. Srebrne było? Nie wiem, czy było. Chyba nie było. Ojej, ojej, ojoj, haj, haj. Ja chcę w srebrne teraz. Dobra, mam to. Mam to. To było złote. Ja nie dałem rady. Ała, 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 9 na 15, 9 na 15, 9 na 15. Dawaj, dawaj. O, 14 na 15, patrzcie, cyk. No ale bałwan ty. Co ty? Qualified. Quali, 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 quali. Quali, quali. No. I znowu top 50. Bardzo ładnie. Teraz znowu będzie mapka
Kreta z tym takim kopcem Kreta. O, nazwijmy go sobie, słuchajcie, kopiec Kreta. To na pewno będzie kopiec Kreta. 100%. No, i. Ta-da! Mówiłem. Ja nie wiem, dlaczego te mapki się nie robią losowo? No weź, mógłbyś zrobić się losowo raz, Fall Guy'u. Bo to już nie ma takiego zaskoczenia, wiecie, co się wylosuje, tylko to jest wiadome. Pierwsze to są z tymi takimi pięściami, drugie obręcze, trzecie kopiec Kreta, czwarte albo te piłki, albo coś innego, no i piąte jest finał, no i to by było na tyle wtedy, no i oła. Dobra. Myślę, że raczej powinniśmy przejść. Tak, właśnie, żebym powiedział, że powinniśmy przejść. Chyba w złą godzinę. To powiedziałem. Wstawaj, bałwan! Jestem ciekaw, czy jest opcja, żeby wskoczyć od razu na ten drugi schodek. Tak wiecie, byłoby szybciej. Już nie wiem, może się da. To było ryzykowne, Maćku! Ja pierdziel... Serio? Serio mnie wybombiło? No cóż. To chyba już nie wejdę, słuchajcie. Chyba się zakończy moja przygoda z Fall Guysem w tym momencie. Eli mi dupa. Trzy rundy. 88 punktów, no. No to potwierdzamy, moi drodzy, i się żegnamy. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Ławki Kiski, Besowski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie. Słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, cześć i pa!